Hej, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu Zagrajmy Wam na 1800. Wracamy do Malibu i do nowego grodziska, gdzie dalej będziemy rozbudowywać kolejne wieżowce. Od tego zaczniemy w zasadzie nasz odcinek. Dodałem jeden ze statków, aby kursował na stałe już na trasie z grodziska, a dokładnie ze Świdnika do Malibu i dowoził tam skóry na Mistrzostwa Świata. Tak, żebyśmy mieli nieustanny przepływ. A właśnie, a propos przepływu, czas odebrać nagrodę. Kolejne 150 punktów wpływu. No i tym sposobem w zasadzie mamy niewyczerpalne źródło punktów wpływu. Możemy rozdawać to na gazetę, na wszystko, obniżać konsumpcję, cuda robić, naprawdę. Cuda, żeby przypuszczać na maksa populację. Do tego dojdziemy oczywiście w swoim czasie, który nadejdzie już wkrótce, mam nadzieję. No, za jakieś 20 odcinków myślę, że będziemy mieli tego pusza zrobionego. Dużo pracy przed nami, dlatego nie przedłużając, idziemy do grodziska, rozbudować kolejne wieżowce do poziomu trzeciego. Postaram się, żeby tutaj różnorodność zachować w miarę. To jest poziom który? Poziom drugi, dobra, czyli możemy iść wyżej tutaj. Tak, żeby zachować im panoramy nadal. Właśnie. Musimy iść naście tam posiąść, jak się, jeśli się nie mylę. Poczekajmy, aż trochę przyrośnie ich też. Dobra, co drugi ulepszę do trzeciego poziomu, tak żeby panoramy nikomu nie zaburzyć. Fajne. Dobra, na razie to tak zostawmy, tyle co mamy ich. Resztę się rozbuduje później. Potrzebujemy koniaku i potrzebujemy sklepu meblowego. Do koniaku i ścielimy sad wiśniowy będzie nam potrzebny na początek. Na sam początek. Sklep meblowy tutaj jest. Właśnie, to sklep meblowy powinien być zamiast jednego z tych. I zaraz co zrobimy. Tak, myślałem, że tutaj za dużo będzie. Raz i dwa, one tu pokrywają spokojnie, właśnie, ścisłe centrum. Myślałem, więc będzie, bardzo dobrze będzie. Wszystko tu mają, co trzeba. Są arkady handlowe, fajnie. A w sklepie meblowym co możemy wytwarzać? Lampka bankierska, co do niej potrzeba? Żarówek? Wszystko mamy w zasadzie. Tylko w jakich proporcjach pytanie? Żarówek mieliśmy chyba nadmiar nawet, jeśli się nie mylę. Jako towarów konsumpcyjnych. Jeżeli mieliśmy, teraz już może się zmniejszyć. Dalej jest ok, świetnie. Mosiądzu i szkła mamy od groma, jeśli nie mylę. Zaraz zobaczymy. Mosiądzu mamy zawsze, mieliśmy dużo. I szkła. Szkła też mamy dość. Będzie dobrze. Szkło chyba nawet kupujemy, jeśli się nie mylę. Bo było nam mało wiecznie szkła. Tak, szkła jest wiecznie mało. I chyba kupujemy je nawet. Nadal, jeśli się nie mylę. A jeżeli nie, to już to zmieniam. Tylko czy da się szkło kupić? O, to jest pytanie. Kupić nie, ale jakoś produkować się da więcej. Więc to zrobimy właśnie, produkujemy go więcej. Samego szkła, czyli huty musimy zbudować kolejne szkła. Dlatego potrzeba oczywiście robotników. Rzemieślników, mamy ich bardzo dużo, świetnie się składa. Huty szkła zatem pobudujmy, których potrzebują już teraz. Kilka, tak żeby zaspokoić bieżące zapotrzebowanie, a nie żeby nie przesadzić też w drugą stronę nadmiernie. Gdzie byśmy to wszystko sobie upchali? Może tu właśnie jest dobre miejsce na te huty szkła. Jak ja mam to rozbudowane tutaj? Dobra, rozumiem. Po dwie w rządku i magazyn. To może idźmy tym tropem. Że po dwie w rządku i magazyn. Teraz myślę, do lampek bankierskich już wystarczy. Może nawet całość winienem przesunąć tu, co? Tak. Tak trzeba było zrobić od początku. Dobra. Naprawimy to. Zaraz, właśnie, wybuchy. A propos napraw, to też naprawimy. Zależy mi na tym, żeby to ogarnąć w miarę sprawnie. Dobra. Za chwilę to naprawię. Cierpliwości. Panie, niesamowite co tam się dzieje, nie? Po prostu chyba wybuchają jakimś łańcuchem detonacyjnym. Im więcej, tym lepiej. Piasku nam wystarczy raczej. To nie powinien być problem. Piasku to nie przejmuje się zabraknie. Bardziej o co innego się martwię w tej chwili. Dobra, magazynów też nam wystarczy już teraz. Połączmy to wszystko siecią, dróg i nie tylko. Kurczę, co ja zrobiłem, zobaczcie.
Dobra, idźmy to ponaprawiać, zanim znowu nam gospodarka gdzieś podupadnie. Jeszcze się pali, a tu nie ma straży pożarnej, czyli gumy do życia wyleciały w powietrze. Dobra, to już wiem, o czym zapomniałem niestety. A mogę to odbudować po prostu? Już się wszystko cwajczyło, co miało się cwajczyć. Kurczę, brakuje materiałów na rozbudowę, no. Cegieł musimy dużo dosłać tam, w takim razie. Bardzo dużo wręcz. Cegieł. My bardzo mało tu mamy, to też jest problem. Bardzo pomału te cegły się wytwarzają. No, pomału jeśli chodzi o rozbudowę wieżowców, bo tak ogólnie nie jest mało. Dobra, to już powinno wystarczyć. Cegieł też tam wyślijcie i stali, bo widzę, że braki są straszne. Cegły i stal już się robi. Znaczy decki i stal. I stal. Teraz tak, to zostaw, zostaw, zostaw. Nowy świat, Santona. Leć. Ty też tam leć, dobra. Ty tu pracuj, bardzo ładnie. Coś jeszcze się spaliło poza tym? Chyba nie. Tylko tyle, tylko najważniejsze budynki, jakie dopiero postawiliśmy. Spoko. Wracamy do rozbudowy hut. Zadaniami dla Donana, Donalda, czy jakąś tam nazwę, później się zajmiemy. Brenia Donalda. Dobra. Pyk. Pyk. Produkcja rusza, skopytka. A my? Nie ma cegieł. Zobaczcie, jaki numer cegieł zabrakło. A glinę wydobywamy, chociaż wydobywamy. To co? Trzeba by więcej tych po prostu. Więcej cegieł wyprodukować niż 16. Ruszamy. Zatem. Kto mu pomyślał, cegielni będzie trzeba więcej dostawić. No ale wieżowce potrafią pochłonąć, naprawdę. Rozumiem z jednej strony. Kurczę, mi ten. Mi tą niwową. Tak to wyglądało. Musiałbym tu bardziej dostawić chyba. A niech będzie tu. Dlatego, że... Nie będziemy wszystkiego przecież zabudować, to jest tylko tymczasowe. Więcej cegielni też nam nie będzie potrzeba od przesady. Tu ewentualnie, żeby tory pociągnąć, można na upartego co zostawić dla tego powodu jednego tylko. Czy jeszcze cegielni powinienem dostawić? Dwie? Może powinienem, ale mi się nie zmieszczę, więc zostanie przy tej ilości, jaka jest teraz. No, tak na styk idzie ta produkcja w tej chwili, muszę przyznać. Tu jeszcze dwie cegielnie mógłbym dostawić. Niech pracują w zasadzie. Tak. Nawet trzy. I to niech pracuje, a ja zobaczę zużycie gliny. Może być tak, że gliny za mało będziemy mieli teraz. Gdzie je szukać? Chyba w kopalinach, co? 36 na 33. Dobra, to jest ok. Jedną za dużo nawet zbudowałem. O którą za dużo? Brzmi pytanie. O tą za dużo. Tory, zanim coś zepsuje. I magazyn tu damy. I już będzie fajnie. Dobra, róbcie te cegły, bo naprawdę słabo bez tego wygląda to. A statki niech zrzucą wszystko. Inne. Dobra. Sterowce nie statki. No ale statki powietrzne. Whatever. Dawaj, dawaj. Stasiu, nie ma czasu. Dziękuję i wracajcie na Trelawny zatem. Wszystko zrzucone, pięknie, to porobione. Teraz to naprawcie. I gumy do życia wracają do łask, tak? Nic zniszczonego już nie ma? Nie ma, świetnie. My wracamy do Trelawny. Zobaczmy, czy ciastka wszystko mają, czy są zadowoleni. Dostają to, co chcą, potrzebują. Tak, koniak i meble. Meble już mają, bo to było proste bardzo. Natomiast koniak, zaraz im zorganizujemy. Tego już się robią, więc fajnie, będzie jak ulepszyć wieżowce wreszcie. A my się zajmiemy koniakiem. Do tego celu będziemy potrzebować sadu wiśniowego, jeśli się nie mylę. I drzewa wiśni, winogron. Dobra, drzewo wiśni to jest najmniejszy problem. A winogron chyba mamy nawet nadprodukcję, jeśli się nie mylę. Albo będziemy mieli za chwilę. O nie, nie mamy. No dobra, to zaraz zrobimy ją. Gdziekolwiek się da. Myślę, że tak. Tutaj byśmy dali sady wiśniowe. Ewentualnie. A tu winogrona. One potrzebują dostępu właśnie do... One potrzebują wsparcia z stacji paliw. Czyli tylko tu, dotąd można wyjść z nimi. No dobra, to część zaaranżujmy tutaj, że będzie tych upraw. Chyba już wystarczy tyle. Myślę, że dużo więcej nie będzie jakoś potrzeba. Mam nadzieję taką szczerą. A czy tak będzie, to się zaraz okaże. Jakoś byśmy zasięgi jeszcze w ratuszu poprawili, co? Żeby na wyspie się polepszyły, to tutaj mógłbym większy teren wykorzystać pod wyprawę winogron. Ile my mamy ratuszy w ogóle zbudowanych? Jeden, jeśli się nie mylę, póki co.
Nie, 3 ratusze, dobra. To trochę zmienia postać rzeczy. Dochody, czy dochody mi nie są aż tak potrzebne, co zasięgi poprawione. Dochody możemy sobie darować. Ale siłę roboczą już nie, bo potrzebujemy tych robotników, nie tylko. Właśnie. Potrzebujemy poprawić zasięgi po prostu. Zasięg, jakby to zmienić? Zasięg, właśnie. Wszystkie rynki i bank, nie. Wszystkie szpitale, niekoniecznie. Wszystkie budynki użyteczności publicznej może. Wszystkie usługi publiczne, zasięg plus 35, tak, właśnie to. Dziękuję, tego chcieliśmy. I teraz zobaczmy, ile nam elektrownia poprawia. Niedużo, prawdę mówiąc. Inne budynki tak, ale to też się przyda, żeby potrzeby ich zaspokoić wszędzie. Bank, z banku i nie tylko, dobra. Jesteśmy zmuszeni na tym małym kawałku ziemi budować zatem. Trudno, damy radę, ale ja jeszcze tu mogę stację paliwową dać przecież. I nie widzę problemu. Hola, hola, możemy to troszkę poprawić. Mogę tu dać po prostu stację paliw. Nawet naprzeciwko. No właśnie, otoczyć ją opieką. Tutaj tory też by się dał. Nie, nie dałoby się. Dobra, to mogę bardziej nawet. Nie, niech to zostanie. Dlatego, że. Kurczę, też nie pasuje tu. Akurat. A gdzie dalej możemy pociągnąć? Tu można by ją postawić. Tak jest, słuchajcie, tutaj ją postawimy, bo to jest idealne miejsce na stację paliw. Zaraz wytłumaczę dlaczego. Dlatego, że tu można poprowadzić swobodnie. O, proszę bardzo, prąd. Przepraszam, linię kolejową. I teraz mamy zasięgi. No i dziękuję. To problem rozwiązany dla koniaku. To lecimy. Uprawy winogron. Ponownie. Tylko będzie rządek magazynów tu potrzebny gdzieś. Tu najlepiej. Żeby to ogarnąć wszystko. Rządek? Czy na pewno rządek? Bo te parę magazynów może wystarczyć. Okaże się zaraz. Tak naprawdę. Do ogarnięcia tutaj. Grajdołka, który powstanie za chwilę. No, spróbujmy tego na kilka magazynów tylko. Czyli całą tą przestrzeń na upraw winogron wykorzystamy. A jeżeli nie całą, to większość. Dobra, lecimy. Szampan, winogrono. 2x4 miejsca. Tak, 2x4, 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 2x4 i tak dalej. Powiedzmy, że wystarczy. Zaraz zobaczymy, ile produkcji będzie potrzeba jej. Troszkę, na razie wyrównać w ogóle sytuację, to potrzebujemy dobudować w ogóle. Nawóz dociera, cieszę się bardzo z tego powodu. Nic tam nie wybuchło? Nie. Tymczasowo nie, dobra. To idziemy. Traktory i nawóz, standardowo. Trochę większa skala produkcji niż w Stardew Valley. Tutaj nie jestem, tutaj jestem obszarnikiem w porównaniu do tamtego jakby systemu symulacji farmy. Ogólnie zakochałem się w Stardew Valley, muszę się przyznać. Odpaliłem sobie tą grę. Już nie pamiętam tytułu na komórce, ale to był jakiś symulator farmy i mówię, kurczę, to jest fenomenalna sprawa. Pomaga z upływem czasu w pracy, naprawdę, jak nie ma co robić. I było naprawdę fajnie odpalić sobie to i pograć. I wciągnąłem się na dobre 100 godzin już w Stardew Valley, mam przegrane. Może zrobię kiedyś serię z tej gry. Naprawdę mi się spodobało. Zacząłbym od nowa wtedy zupełnie. Od farmy, od zera w sensie na farmie i zagralibyśmy sobie. Pomyślimy o tym. Na razie zróbmy jedno. Za dużo mam tych pomysłów. Czasem ambicje mnie ponoszą, znaczy nie ambicje, chęci, żeby zrobić więcej niż mogę. I później cierpi na tym niestety niedotrzymane obietnice, a nie lubię tego, więc nie chcę obiecywać. Zobaczymy. Chciałbym, a czy się uda, zobaczymy. Na razie jest Anno, jeszcze kompanę chwilę od święta muszę nadrobić, obiecałem i zrobię to. Bo chcę, dla siebie chociażby samego, chcę tą grę przejść, naprawdę, kampanię. Zwłaszcza po wizycie we Włoszech, w tamtych regionach, gdzie teraz mniej więcej skończyliśmy. Będzie to ciekawe doświadczenie na pewno. Może jakieś anegdotki się posypią i coś wam opowiem. Przy okazji o Neapolu i okolicach, bo tam byłem właśnie. Dobra, idziemy dalej. Idziemy dalej. The people celebrate your leadership. Fajnie.
Dawno już tej muzyczki nie słyszałem. Dawno w Starym Świecie nie byliśmy w ogóle. Cały czas Manola, Malibu, już ileś tam paręnaście odcinków chyba spędziliśmy. Ja zapomniałem, jak fajne i genialne są motywy muzyczne Starego Świata. Przez to wszystko, naprawdę. Czy możemy podejrzeć sytuację teraz? Jak wygląda rzecz z winogronem konkretnie? The people celebrate your leadership. Kurczę, chyba wystarczy, co? Teraz jakbym to przeniósł tu wszystko. No właśnie, a co mam się mówiąc to wszystko? Jakbym przeniósł to tak. Skopiował. Razy dwa, razy trzy max. I spróbował zrobić tak. Tu drogę gdzieś. No powiedzmy, że tu. Nie z tej strony to robię, wiem. Już naprawiam swój błąd. Dlaczego tak wyszło dziwnie? Dobra, to jeszcze raz od zera. Dziwnie to wyszło, nie wiem dlaczego. Puśćmy drogę tu. O, zresztą po co to robić już w sumie? Nie no, ma to sens. Głębszy, już tłumaczę. Dlatego, że... Zobaczmy, ile produkujemy na początek. Czy jest w ogóle sens napychać tego winogrona ponad stan? Uuu, wcale tak dużo nie jest, słuchajcie. Dobra, to mi zmienia całkiem perspektywę i percepcję też. Jeszcze raz to zrobimy, od zera. Zaraz wyjaśnię dlaczego nie wyszło. Zróbmy 4. 4 i tu zróbmy przerwę. Jeszcze może więcej, zróbmy 6. 5. 6, tu zróbmy przerwę. Przerwę pod tytułem potrzebuję więcej winogron postawić i teraz tak. Od nowa wszystko. A w zasadzie już mogę kopiować to. Tak jak leci. Będzie wszystko w jedną stronę, trudno. Będzie szybciej na pewno. Miało być 6, tak? 5. 5 może wystarczy, zobaczymy. Na razie poprowadźmy to. Tak jakbym chciał. A chciałbym, żeby tu było dużo winogron. I żeby wszystko było w jedną stronę możliwie skierowane. To takie dodatkowe marzenie. Extra target. No i dobra. Dalej. Trudno, zaraz go ugaszę, teraz nie mam czasu. No właśnie, to wszystko idzie swoim torem, jednakowym. Ja wtedy jestem bardzo zadowolony, jak to idzie tak, jak chcemy. Fajnie, następny, numer 3. Na pewno minusem jest to, że każdy kolejny już tutaj postawiony taki segment musi nadganiać w prawo bardzo dużo. I na tym tracę sporo tych kratek, które tutaj chciałbym zapełniać jednak, a nie tam. Dobra, ale jest okej, okay, naprawdę. Ile to jest hektarów, kurczę, winogron, naprawdę, hektarów. Ile można konsumować, naprawdę. Ile takie miasto może szampana konsumować, bez przesady. Chociaż może. Ciekawe, czy jest jakiś materiał na YouTubie, gdzie ktoś przeliczał. Jak realistyczne lub nierealne są jakby produkcja kontra konsumpcja wanno dla danego jakby rodzaju populacji. Czy siądzę właśnie takie miasto wielkości, nie wiem, Neapolu powiedzmy, konsumuje żywności, winogron i tak dalej, i tak dalej. Chciałbym to zobaczyć, wyliczenia po prostu. Ile to jest setek tysięcy ton w porównaniu tego, co Anna nam każe zużywać, planując konsumpcję i produkcję. Jestem ciekaw. Dobra. Okej. I teraz... Teraz zrobilibyśmy coś takiego, że tu damy straż pożarną. Na wszelki wypadek, tak jest. The fire left ruins behind.
ogniem. Zaraz zaradzimy temu, co tam się stało. Ale najpierw troszkę chcę postawić magazynów. Może nawet za dużo chcę postawić magazynów, ktoś powie. Być może, zaraz zobaczymy. Już następnego nie dam, ale dam straż pożarną. Dobra. Cała otoczka. Jak tam cegły? Trochę, no, przybywa. Naprawę pożar, zanim zapomnę. Wiecie, jak to jest. Saletta, o, ciekawe, to jeszcze nic nie strutnęło nam nigdy aż do teraz. Ciekawe to było. Mało mówię, bo skupiam się na tym, żeby to winogrono dobrze rozpracować. Jak to zrobimy, to już później dużo wydajnie i lepiej będzie można planować sady i nie tylko na wyspie. Myślę, że tu... A, dajmy. Koszta nie grałem roli. Mam taki dochod... takie dochody po prostu, że 2,12 miliona w tej chwili bez wieżowców skończonych, więc o czym ja tu się martwię? Czym ja tu się martwię? Nie ma czym, absolutnie. Dobra, zobaczmy, jak to wyjdzie i potem damy radę. Damy więcej ich. Mhm, dobra. Fajnie. I spróbujmy teraz. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. O, już w dobrą stronę. To już mnie bardzo cieszy. A może niekoniecznie. No dobra, niech będzie w tą. Ciekawiej to będzie wyglądać na pewno. Następny. A jednak to się dorównało do tego. Zobacz, to w drugą stronę. Ciekawie się to układa, naprawdę. O, jeszcze więcej, więcej, co ja zrobiłem. No i ostatnie. Mieści się? Ba, nawet więcej. To jeszcze jedno, tak żeby tu się wszystko zmieściło, bo ja tego bardzo chciałem i teraz to zrobimy. Już więcej nie, przynajmniej nie w tą stronę, a zobaczymy co w drugą. Może w tamtą też pójdziemy, bo się okazuje, że tego winogrona oni całkiem sporo konsumują tutaj. 116, no i ta straż już przeszkadza bardzo na przykład tutaj, więc trzeba ją usunąć. Tak, tutaj wyjdziemy z drugiej strony wtedy z winogronem, dziwne, ale wyjdziemy. I obronną ręką w całej sytuacji też. Dobra, to więcej winogron w takim razie. Skopiujemy sobie te gotowe systemy. Nie będę przecież tego poprawiał. W sumie nie będę musiał. Zróbmy jedno. I od tego skopiujemy. Od tego rozwiązania resztę. Całość. Całe te kratki. Dzięki. O, te. Trzy. I więcej nie trzeba chyba już. Zobaczymy. Więcej, nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to się zmieści, nawet. O, ciekawe! Ciekawie to wyszło. Kurczę, że ja o tym wcześniej nie pomyślałem. Hej, to trochę nie pasuje, co? Trochę nie. A tutaj? Dam radę przejść? Dam radę, jakbym jeszcze jedno postawił tu. To wtedy... I trochę tam zmienił, to jestem w stanie właśnie zapełnić to chyba i to już będzie ostatnie. Naprawdę ostatnie. Jakbym te dwie kratki usunął, czy trzy nawet kratki, tak? Bo to dziwnie wyszło. Tak, jedną nawet tu usunął wtedy. Jedną, nie więcej. Tak, i teraz to. O, wypełnił to. Właśnie. I wykorzystał to. Wyszło fajnie. Dobra, jestem zadowolony. Bardzo. Jeszcze tu damy. Jedną odwróconą i to koniec. Tak, żeby maksymalną przestrzeń wykorzystać. Winogron już chyba więcej nie będzie potrzeba nam. Mam nadzieję. Dobra. Zabraknie miejsca się okazuje. Dobra, to wypełnimy to najpierw, a w drugiej kolejności tu. To nie jest aż tak istotne jak tam. Tam już jeszcze mogę coś zbudować, a tu inaczej nie zaaranżuję tej przestrzeni. Świetnie. Dobra, wyszło, udało się. To mamy już miniaturę odcinka w takim razie. Mega plantację winogron pod koniak. Dobra. Fajnie. W sumie to nie powinienem był podświetlać tego. Teraz, jeszcze raz. Fajnie, dziękuję. Idziemy dalej. Teraz potrzebujemy przesunąć sterowce, bo tu będzie cała strefa produkująca koniak. A jeszcze sady, właśnie. A żeby były sady,
żeby były sady, to potrzebujemy specjalistów. Chociaż nie, bo chyba już nie mam miejsca w związkach zawodowych. Także pójdziemy prosto w uprawę drzew wiśniowych. Jakoś super dużo ich też, mam nadzieję, nie będzie potrzeba. Zaplanujmy to sobie z magazynami w wersji. Proszę. Mniej więcej. No, powiedzmy. Tak. A czemu tylko 9,9 tu? Jak ja chcę 100. No. Tutaj jeszcze, tak? Dobra. Okej, okay, więcej sadów teraz, to już wiem. The people celebrate your leadership. Rozumiecie, co mam na myśli, prawda? Skracam czasy dostaw też tutaj przy okazji. The fire left ruins behind. Teraz może być trudniej. A nie tak, że się nie da. Już tak trudniej nie. Stówki tu nie będzie, co? Nie, nie będzie, złośliwa gro. Trudno. Będzie 9,6 w takim razie i sobie poradzimy. Dobra, jak tu stoimy z tymi zasięgami? Coś poprawić, coś dodać? Nic dodać, nic ująć, co? No i fajnie. Ile tylko produkujemy tego? To jest pytanie klucz. Dobra, minimalne spadki to nie bolą mnie jakoś, naprawdę. Grunt, że wykorzystaliśmy przestrzeń tutaj na maksa. Jeszcze tu możemy parę sadów dać, bo w sumie te kopalnie takie smutne. Same nie mają co robić. Dajmy jeszcze tu parę sadów. Wiśni. Ładnie to urozmaici przy okazji. Topografię na wyspie i krajobraz też. Dobra, niech się posieją, posadzą, zobacz produkcję. Produkt rolny. Tak to traktować? Chyba tak. Czy niekoniecznie? Kurczę, nie wyświetlają się w ogóle te, słuchajcie. To jest błąd jakiś w grze, muszę to chyba wysłać Ubisoftowi. Nie wyświetlają się niektóre produkty zupełnie. Typu sad wiśniowy i tak dalej. Niech się produkują drzewa, chociaż tyle dobrego z tego będzie. Okej, okay, zacznijmy od fabryk koniaku teraz. I drewno i winogron ile produkujemy właśnie. 80 na 3, no to tak, oho. Jest ok, ale może być lepiej. Tak to wygląda na chwilę obecną. Tu musimy kolejny rząd magazynów dać, to już wiem. Tu trochę nie pasuje. Musiałbym całość tego przesunąć. No dobra, przesuniemy całość dosłownie. Tak jak jest, tak jak stoi. Na razie to usuniemy. Wiedziałem, że rozwali całą gospodarkę. W każdym razie to musimy usunąć. To musimy przesunąć. Tak, żeby tu się w rządkach wszystko zmieściło dokładnie. Czemu nie mogę tego dostawić po prostu? O właśnie. Jak człowiek. Okej. Okay. I teraz stację benzynową też muszę przesunąć, podłączyć. A właśnie, trzeba usunąć. Znowu kawałek kolei trzeba usunąć. Dziwnie to zrobiliście, naprawdę Ubisoft. Może jakieś błędy, bo nie wiem, nie oceniam. Może rzeczywiście glitchowało się. Może to jest lepsze rozwiązanie. Dobra. Żyjmy z tym, co mamy. Nie ma co płakać. Okej. Okay. Pozytywnie. I chyba starczy. Tego dobrego. Teraz fabryki koniaku. Oczywiście. No, więcej ulepszymy jak będzie z czego. Na razie nie ma cegieł. I na fabryki koniaku i na to. Zaplanujmy je chociaż. Jak będą cegły, to zbudujemy. Raz, dwa, może inaczej. Tak, inaczej. Raz, dwa, trzy. Sześć. Nawet na te drogi mnie nie stać na dobrą sprawę. Chyba muszę z grodziska tamtego dostarczyć, bo nie mamy materiału. Cegieł brakuje, naprawdę. Nie mamy, kurczę, cegieł teraz. Na chwilę obecną. Dobra, to prześlimy trochę ze starego grodziska, ale numer.
Nie myślałem, co jakby będziemy wozić. Lećcie do grodziska. Po cegły. Dobra. Nawóz, nawóz. Nawozu powinno być dość. Dlaczego go zabrakło nagle? Chyba tutaj produkujemy dość nawozu, więc wyślę im trochę. Zdecydowanie możemy to wysłać. O, tu też brakuje nawozu. Coś takiego. I gnoju. A w Hawanie? Tam powinno być dość nawozu i gnoju, jeśli się nie mylę. No właśnie, z Hawany im trochę nawozu przed... Dobra, dołóżmy nowy szlak w takim razie. Nawóz stolica 2. Bo jeden już istnieje, jak nie mam. Niech to w sterowiec wozi, najlepiej z doładowania, a nawet bez. Dobra, inaczej. O tak, odrzuć wszystkie zmiany. Muszę polecieć do Arktyki. Bo już nie mamy tych chyba. Prawda? Przedmiotów właśnie. No to leć do Arktyki. Zatoka Fok, dzięki. Leć tam. I stamtąd ściągniemy troszkę tych brzęczyków, się powiesz. Silniczków. Przy okazji cegieł sobie zdobędziemy i zaraz będziemy mieli fabryki koniaku. I wieżowce na czwarty level będziemy w stanie ulepszać. Ja tu pomalutku będę budował. Pomalutku to słowo klucz. Oczywiście dopalenie posiada tym. Przy użyciu elektryczności. Magazyny też muszą być top notch, naprawdę. Zobaczmy jak z tymi. Sterowce już chyba doleciały, fajnie. Bierzcie cegły z grodziska jak nie ma, no. Chociaż trochę, mogę dwa sterowce przysłać. Trzy to max, bo więcej nie zabiorę, no właśnie. Więcej tego po prostu nie zabierzemy. Dobre i to, tak naprawdę. Dwa niech już lecą, a dwa sobie poczekają. Zawsze trochę dowieziemy, prawda? Coś tam ruszy z produkcją. Bo inaczej nie ulepszę wyspy nawet. Mąka. Mąka jest spoko. Jest bardzo spoko. Tu też chyba nie brakuje, jak nie mam. Ani mąki, ani zboża. Działa? No, trochę brakuje, ale niedużo. A zboża nie brakuje. No i świetnie, o to chodziło. Można by jeszcze więcej kręcić młynów w takim razie. Jak to połączyć teraz z tymi, nie? Magazyny. Proszę bardzo. Kolejny świetny pomysł na rozwinięcie strefy. O! Ja tu też coś wymyślę mądrego. Mam nadzieję, że to będzie mądre. Tak, będzie. Skrócę czas dostaw. Mąki ci u nas dostatek raczej, więc sobie poradzą spokojnie, myślę, z tą nadprodukcją mąki. Nie wyrabiają chłopaki z produkcją. Tak wyglądało to przynajmniej. Teraz już powinno być lepiej. I tak też jest. Cyk, cyk, cyk. Jeszcze więcej mąki. Doskonale. Produkujmy. Dolecieli państwo? No i super. To rozbudujmy nasze włości. O upragnione pozycje. Wy to poczekajcie. Z grodziska natomiast. Weźmy więcej cegieł. O, jeszcze mało. Szybko miało to iść, a to idzie bardzo wolno. Nie jestem zadowolony. Dobra, już możecie wracać w zasadzie. Więcej nie będzie potrzeba. Takie doładowanie. Braki były tymczasowe i tak się umówmy. 1000 cegieł to już jest coś, żeby to zadziałać. Nie myślałem, cegły jeszcze będę przesyłał, naprawdę. Na tym etapie gry. A tu proszę. Dobra, i teraz mamy tak. Koniaczku powinno wystarczyć. Nie będę drugiego rządku budował, bo i po co? Bo i po co, prawda? Jeszcze dla turystów gdzieś musimy zmieścić łańcuchy produkcyjne. Ja tu już, słuchajcie, praktycznie nie mam miejsca na wyspie. Naprawdę nie mam. Odbierzmy kolejny etap roboty. I ostatni już, niech leci. Potem wywalimy to. Przy okazji nam atrakcyjność wzrośnie tutaj. Nie, na razie nic nie robimy. Wszystko ma tam działać tak jak działa. Koniak już powinni mieć, więc powinniśmy być w stanie na czwarty poziom. Pierwsze wieżowce pomału... A nie, bo to były tylko fabryki... Nie, to były fabryki koniaków, zgadza się. Cukier, no tak, jak mogę zapomnieć. Dobra, już się robi. Cukier, stolica. Tak jest. Królowa Afryki niech to robi. Choco Sugar, niech wozisz cukier. Niech wozisz cukier, niech wozi cukier. Już, gdzie on tam jest? Tu. Na maksa i do Trelawny niech zrzuca, dzięki. Cały. Fajnie, niech działa już. I zaraz produkcja ruszy. Koniak się pojawi, więc będziemy w stanie ulepszyć wieżowca do poziomu czwartego. Ja może kilka więcej rozbuduję do drugiego i trzeciego poziomu. Zobaczmy to na poziomie panoramy, to będę wiedział, co chcę zrobić. Okej. Okay. Może nawet drugi rządek będę musiał wciągnąć tą zabawę ulepszenia. Nie wykluczam tego.
Na razie poulepszajmy to, co mamy. W losowym oczywiście układzie totalnie, póki co. Tu drugiego rządku nie zrobiłem, bo z po jednym, dobra. Było po jednym cały czas. Parę budynków ulepszymy, nie powiem. Na wyższy poziom. Zwłaszcza jeżeli w fajnych ukosach rezyduję. O, tutaj zepsułem panoramę całkiem. Już to naprawiam. Tu też. Na razie nikomu nic nie dolega. Świetnie. Tak. Tak. No i fajnie. Niech ich więcej będzie. Im więcej, tym lepiej. Do samych wieżowców też dojdziemy, żeby jeszcze więcej ich tu zrobić. Oczywiście. Na razie mamy ogromną, nawet niestety gigantyczną populację inwestorów tutaj. 144 tysiące ich mieszka, zobaczcie, o 100 tysięcy więcej niż inżynierów, to jest mega różnica, naprawdę. Zo będziemy pomalutku też zapełniać mogli, więc w zasadzie już mogę wybudować te wszystkie miejsca. One będą zapełniały się stopniowo. Punkty wpływu dzięki temu zainwestujemy. Będziemy w stanie zo zapełnić także obok. Bo stać nas na wszystko już w tej chwili w grze, absolutnie na wszystko, jeszcze właśnie mistrzostwa w piłce. Cały czas są organizowane i punktów wpływu zamiast ubywać przybywa. Kolejne mistrzostwa czas zorganizować i już, niech lecą. A my sprawdzamy, nic nie wybuchło. Pierwszy cukier zaraz dotrze, my będziemy w stanie eksponaty też upchać tutaj, muzeach nie tylko. Tu też jeszcze chyba jest miejsce na potencjał na rozbudowę, prawda? Samego muzeum, czy już nie ma co już ładować chyba, prawda? Te najlepsześmy zużyli. Ewentualnie jeszcze kilka tych można dostawić. Naprawdę kilka gablot. Niedużo. Ale dostawimy. Limit modułów, dobra, czyli więcej już nie dostawimy. Rozumiem. Niech tak będzie. Większego muzeum się nie da mieć. Okej, w porządku. Rozumiem, nie gniewam się naprawdę. Natomiast to sobie opracujemy kiedyś. Teraz nie chcę mi się nad tym siedzieć. To byłoby nudne nawet w odcinku, gdybym klikał i robił zwierzątka z tego. Oszczędzę wam tego, pozwólcie. Koniak zaraz ruszy, jak tylko cukier pierwszy dotrze i ulepszymy na czwarty poziom kilka wieżowców i tu skończymy odcinek. Inżynierom też mógłbym ulepszyć te wieżowce w zasadzie. O kilka poziomów, gdybym tylko miał jak? Chyba wind brakuje, tak? Czemu nic nie mogę ulepszyć? A kawy zabrakło chwilowo, ojej. Aż tak źle jest z kawą? Niemożliwe. Kawa stolica. Kto tam kursuje? Czas dodać nowy ten w takim razie. Tylko trzeba go właśnie warkrycem posadzić w te. Zróbmy to zanim ruszy produkcja jeszcze. Na dobre. Zrobimy to jeszcze jak najbardziej. Ach, nie lubię jak tak się poprzestawia. Tak to. I to. Handel. Dalej, odśwież. To. I to, handel, dalej, odśwież. Powtarzać do skutku, tak? To. I to, handel, odśwież. Widziałem to. To. I to, handel, odśwież. Mhm, to. I to. Handel, odśwież, dziękuję, do widzenia, lecimy. Do Trelawnej, fajnie, i zaraz więcej cukru sprowadzimy. Jak tylko doleci sterowiec. Wszystkiego innego już nam wystarczy. No, zabudowało nam się Trylaune, nie da się ukryć. Tu wieżowce i turyści jeszcze, którzy dojdą, naprawdę nam zrobią jeszcze ogrom roboty. Sporo przed nami, aż bardzo pomału poziomy profilu lecą, nie wiem czy zauważyliście. Bardzo to spowolniło. Potrzebujemy więcej kawy, więc już się robi. Jeszcze podejrzę inną konsumpcję, żeby się upewnić, że nie przekroczyliśmy nigdzie. Wygląda ok, kawy od groma potrzebują, ale reszty mamy na... tylko jedną gumę, a tyle jej produkuję? Skandal jest, słuchajcie. Po co ja tyle gumy tam produkuję, naprawdę? Jak to jest dodatek tylko smakowy, okazuje się dla nich. Dziwne. Kawy potrzeba, zaraz zrobimy, jak tylko przyleci. Ja też potrzebuję kawy już w realnym życiu. Zdecydowanie, więcej tych. Tak, dzięki, to się przyda do wieżowców później, oczywiście. Dobra, spełniłeś swoje posłannictwo, więc leć. A ja mam kogo wysłać po cukier. Mamy kogo wysłać po cukier. To już tworzymy. Cukier. Stolica. W sumie już wysłałem chyba statek, prawda? On już lata, więc po co ja kombinuję tutaj. Bardziej. Już cukier powinien dotrzeć nawet pierwszy, jeśli się nie mylę. O, jest, świetnie. I już fabryki koniaczków pracują na 200%. Dziękuję, a my zajrzymy.
do wieżowców i je ulepszymy. Kawy już powinni dostać, świetnie. Czwarty poziom, kilka. Ulepszmy kilka, zasłużyli na to. Zdecydowanie. Tak jest. Your ship has returned from its voyage. Jak najbardziej. A im więcej, tym lepiej, pamiętajcie. Dobra, na piąty pewnie, niech lecą w górę, panie. Niech się pnie miasto, dobra. Mamy piątego poziomu, teraz stoły bilardowej maszyny do pisania, ale oczywiście tym się zajmiemy już w drugim odcinku. Tego będziemy bardzo dużo potrzebowali, bo wiele z topowych jakby potrzeb stylu życia, chociażby w Manoli, w Malibu, będzie nam potrzebny. Lakier też będzie potrzebny, kurczę. Dużo rzeczy jeszcze przed nami, sad, żywica, którą też chyba tylko tu można produkować. Dobra, to przed nami sporo roboty, naprawdę. Myślę, tą żywicę będziemy tu uprawiać, już na innej wyspie, więc mamy i ambicje, i apetyt, żeby w kolejnym odcinku zająć się nad produkcją żywicy. Zrobimy to oczywiście. Tutaj tylko się upewnimy, że wszystkie wieżowce są ulepszone i zakończymy sobie na tym odcinek. Już chyba nie doczekamy końca budowy. Tutaj nie bardzo, bo nie ma kauczuku, więc można by czekać kolejnych 8 lat równie dobrze. Dostarczmy kauczuk, skończymy sobie wystawę światową i na tym skończymy odcinek. Taka jest moja propozycja na dziś. Mam nadzieję, że Państwo w to wchodzą. Po kauczuk do Manoli, Malibu, dzięki. Przywieź go dużo. Zaraz sobie ulepszymy gazetę, wydam oczywiście. No i proszę, jak zadowoleni, wszyscy szczęśliwi, to i ja jestem szczęśliwy. Kawy więcej już chyba dociera. Powinno. Myślę, że już problemy z kawą powinny być załatane i załatwione w tej chwili. Kawy mamy, no jest okej. To najlepiej chyba oddaję. Zobaczmy, czy jej nie spada do zera, zanim nie przyleci kolejna. Jeżeli nie, to jest okej. Mam nadzieję i liczę, że nie. Zwłaszcza przestrzeń rozładunkowa jest ogromna i potencjał też jest duży. Teraz te maszyny do pisania gumy, to wszystko trzeba będzie wytworzyć. A jakże. No tak na 500 jakby się to otrzymywała, to byłbym szczęśliwy już. Na razie nie jest dobrze, bo spada nawet na szyję, jak widzicie. Zaraz kauczuk dostarczymy. 700 coś tam jest. Dobra, już naprawione, nie płacz. Non stop na straży stoją. Kawa, kawa, podglądajmy kawę dalej. 640, niebezpieczny spadek. Czy my ją w ogóle z handlu bierzemy? Chyba bierzemy, co? Bierzemy. Ale coś mało tej kawy. Potrzeba więcej, jak widać. Dużo więcej. Kawa, kawa, gdzie ona jest? Tu. Tak do 5000 nawet potrzeba nam kawy. No, panie, tyle to ja nie mam. Wind. 1800 i już. Jak tam z kawą? Spadła do zera? Zaraz spadnie, jak tak dalej pójdzie. Jeszcze mało kawy dostarczamy zatem. Nadal mało. Ale żłopią tą kawę, no. Kurde. Jak oszalali. To nic. Dobra, statek płynął. Już chyba w następnym odcinku skończymy sobie naszą wspaniałą wystawę światową. Kauczuku trochę teraz dostarczyć. To musi wystarczyć do rozbudowy. Leć do Trelawny, dzięki. Nowy grodzisk. Nic nie spalone, nie. Kawa spadła do zera, jeśli tak, to mam problem. Muszę kolejny sterowiec zdać, bo inaczej okazuje się nam nie starczą po prostu. Tak, spadła do zera, więc jeszcze jeden sterowiec dostanie przydział kawowy. Za mały i po prostu transportujemy. Spadaj pan. Jutrzenka 4 będzie to robić. Kawa stolica. Dodaj Jutrzenkę 4. Chyba nie dodałem w końcu tego. Dar Neptuna i Jutrzenka 4. Jazda. Na 4 to już chyba dacie radę, co? Sterowce. Dziękuję. I dziękuję wam za dzisiejszy odcinek. Myślę, że tu skończymy. Już bardzo dużo się udało zrobić. Mamy sporo wieżowców na czwartym poziomie. A na najwyższy poziom wprowadzimy je już w kolejnym, mam nadzieję, odcinku, gdzie zaczniemy nadprodukcję stołów bilardowych oraz maszyn do pisania, tak potrzebnych dla wszystkich instancji gry, żeby zaspokoić potrzeby wyższego rzędu naszych wspaniałych rezydentów. Na to i na więcej zapraszam was na kolejne odcinki, a za dzisiejszy bardzo wam dziękuję. Żegnam się i trzymajcie się. Do usłyszenia w kolejnych. Pa, pa!